Przegrywali co prawda i z Kucharem, i Siberą, ale po 9 odcinkach zajmowali świetne 8 miejsce w klasyfikacji generalnej. Nie gorzej od swoich kolegów prezentowali się Łukasz Sztuka i Zbigniew Cieślar w sporo słabszej Felicji Kwitkar. Po 9 odcinkach znakomite 12 miejsce w generalce. No Janusz już niestety nie jedzie, z czego naprawdę się nie cieszę, ani przez sekundę się nie cieszyłem. A na dodatek rozbił się na swoim własnym osie. No, bardzo przykra sprawa, nie wiadomo dlaczego. Także Krzysiek w normalnych warunkach jest na tym razie dla nas raczej nie do osiągnięcia. Dlatego, że no, musielibyśmy mieć ze 40 koni więcej. Jedzie się nam dobrze, ale zkoušky są velice rychle, až příliš rychle a je to nebezpečné. Dwa odcinki specjalne, które po raz pierwszy, którym jechałem naprawionym samochodem. Myślę, że czasy już są na tyle dobre, że świadczą o tym, jak mi się jedzie. Natomiast no, dość przykra sytuacja na poprzednim odcinku specjalnym. Dwa samochody rozbite doszczętnie, jeden ratajczyka, zostaliśmy odhamowani i za następnym zakrętem kompletnie płonący samochód Janusza. O tyle dla mnie nieprzyjemna sytuacja, gdyż to mój kolega, że tak powiem, i z podwórka, i bliski znajomy, natomiast dopiero później zobaczyłem, że stoją za samochodem, wszystko w porządku, ale pierwszy szok okropny. To, co się dzieje na tym rajdzie u kolegów, to przerasta wszelkie wyobrażenia. Byliśmy świadkami palącego się auta Janusza. Strasznie to wyglądało. Wielki słup dymu i auto dopalające się. No, na szczęście zobaczyliśmy przy aucie Janusza i pilota z karteczką OK, tylko że stali za autem i po prostu no, było to szokujące. Najpierw auto, potem kierowca. Powinno być odwrotnie, najpierw po niej oni stanąć, bo to normalnie serce do gardła podeszło. Obok ratajczyka samochód doszczętnie zdemolowany. U nas na szczęście udało się ugasić. Ja myślę, straciliśmy półośkę parę kilometrów temu w drugiej części tego odcinka specjalnego. Myślę, że ona tarła, spowodowała zaiskrzenie. Zaiskrzenie poszło gdzieś na jakieś resztki płynów, paliwa, czegokolwiek i stąd się zapaliło. Na szczęście z tym sprzęgłem na razie. Ostatnie 4 odcinki pierwszego etapu Hołowczyc, posiadając już sporą przewagę, postanowił nieco zwolnić. Przegrał przedostatni odcinek specjalny, ale do bazy rajdu zjechał mając minutę i 33 sekundy przewagi. Robert Gryczyński i Tadeusz Burkacki spokojnie zmierzali do mety pierwszego etapu na drugim miejscu. Paweł Sibera kończy pierwszy dzień na 5. miejscu. Leszek Kuza i Andrzej Górski nadal w pościgu. Wygrali 12 odcinek specjalny, ale do drugiego miejsca pozostało im jeszcze sporo. Ale i tak przesunęli się z 76. miejsca na 3. Marek Gieruszczak i Artur Skorupa jechali bez presji. Bezpieczne 4. miejsce. Robert Herba i Jacek Ratę podobnie. Prowadzenie w ręce z dużą przewagą.
Zbigniew Stec i Robert Bromke stracili około 2 minut do Herby. Ich przewaga nad trzecim Dytko wynosiła prawie 1,5 minuty. Mimo to jechali bardzo szybko. Na 12 OS-ie za szybko. Na szczęście załoga nie odniosła poważnych obrażeń, choć musieli pojechać do szpitala. Pilot Robert Bromke wyszedł od razu, a Zbigniew Stec pozostanie tam jeszcze kilkanaście dni. Przygnębieni tym faktem, Wiesław Stec i Maciej Maciejewski rozważali decyzję o wycofaniu się z rajdu. Paweł i Tomasz Dytko regularnie tracili czas na odcinkach. Spadli na 4. miejsce w grupie N. Wyprzedził ich Wiesław Stec. Za to Puchar i Szczepaniak jechali po życiowy wynik. Zajmowali 6. miejsce w generalce, a do prowadzącego w ojce Sibery tracili tylko 8 sekund. Bierzcie i hamowanie, prawy dwa w tył, jak? Mariusz Ficon i Marek Kusiak również zmierzali po znakomity wynik. 9. miejsce w klasyfikacji generalnej i 2. w F2. Dzielnie sekundowali im Sztuka z Cieślarem, 11. lokata i 4. miejsce w Ośce. Na ostatnim tego dnia serwisie wszyscy byli raczej przygaszeni. Wpływ na to miały na pewno wypadki, których tego dnia było bardzo dużo. Za dużo. A swój dzień podsumuje prowadzący w rajdzie Krzysztof Hołowczyc. Trzymaliśmy przede wszystkim bardzo równe tempo, równe, spokojne, pewna jazda, bo to jest w tym sporcie ważne, żeby jechać cały czas jak gdyby podobnym tempem i wtedy z tego się robi wynik. Bo można czasami bardzo szybko na jakimś osie pojechać, ale później się ma problemy, czyli w tym sporcie ta równość jazdy jest bardzo ważna. A oto klasyfikacja po 1. etapie. I wydarzyło się. Hołowczyc wystartował do 2. etapu bez presji, a to dekoncentruje. Wygrał 14. odcinek, ale na 15. wpadł w poślizg, urwał koło, a przodem uderzył w słup. Zniszczenia nie były wielkie. Udało mu się zjechać z odcinka i dobrnął do serwisu. Tam najpierw sam próbował ocenić rozmiary zniszczeń, później musiał poczekać na wjazd, bowiem serwis odbywa się w ściśle określonym czasie. Potem miał kłopoty z uruchomieniem silnika i musiał wepchnąć auto do strefy serwisowej, a tam rozpoczęła się prawdziwa walka z czasem. Wymienić trzeba było tylne lewe zawieszenie, chłodnicę i parę innych drobniejszych części, ale nikt nie był w stanie określić, czy nie ma wewnętrznych skutków uderzenia, czy coś nie zepsuje się później.